Siema, ziomy, ziomeczki, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ja Was pokażę, jak najłatwiej pokonać mini-bossa bezgłownego w grze Sekiro. Jest to jeden ze specjalnych przeciwników w tej grze, którego nie można normalnie uderzyć. Potrzebujesz mieć boskie konfetti, czyli Divine Confetti, lub opcjonalnie tarczę z tym samym efektem. Najłatwiejsza technika na tego bossa jest dać mu atakować nas z daleka. W pewnym punkcie zacznie on machać mieczem dookoła, po czym zniknie. Ten atak wykorzystamy. Po zniknięciu on zawsze pokazuje się za naszymi plecami, czyli idźcie sobie powoli do przodu, patrzcie się do tyłu. Jak on tylko się pokaże za waszymi plecami, obiegamy go w prawą stronę, tylko bardzo ważne w prawą stronę, żebyś go obiegał. Biegniemy mu za plecy, uderzamy go 3 do 4 razy, odbiegamy, czekamy na ten sam atak i w kółko to powtarzamy. Opcjonalnie, żeby sprawę przyspieszyć, możesz też robić deflekcję na niego i atakować go trochę, co jest troszkę trudniejsze, musisz też uważać na terror, ale jeżeli jesteś dobry w odbijaniu ciosów, możesz to też spróbować. Problem jest taki, że jeżeli czekasz na jego ataki, kiedy on będzie robił teleportację, może nie wystarczyć ci Divine Confetti, czyli boskiego konfetti. Także jeżeli będziesz używał tylko tę technikę, polecam też używać czerwonego cukierka, żeby więcej zniszczenia mu robić. Mam nadzieję, że Wam pomogło. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Ci pomogło, nie zapomnij łapę w górę zostawić. Na razie.